Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Zaczynamy od wyścigu z wysoko punktowanym przeciwnikiem. Kredytowanym właściwie. Tak, musimy go pokonać, to nie będzie trudne. Tym moim samochodem. Przy takiej hardkorowej jeździe. Wow! Jest tu trochę ciemno, przydałoby się lepsze oświetlenie. Ale powiem Wam, że ta grafika wygląda niesamowicie, naprawdę. Wow, drzewo! Shit. Okej, dzisiaj chcę wziąć udział w nielegalnych wyścigach. Czekam na ten samochód, tego Forda Wooda, tak? Z drewna. Chcę go przerobić na coś hardkorowego, nie wiem. No po co nam takie samochody w grze, wiecie, takie wolne? Zróbmy je na hardkory, a co? Tylko czekam, aż będę mógł już go odebrać. Wiem, że w poprzednim odcinku ogólnie odkrywaliśmy sobie samochody. No i był tam wśród nich na przykład Ford Dodge Charger Daytona. Kojarzycie tego takiego z wielkim spoilerem i takim zmienionym przodem. Mnie się on niespecjalnie podoba. Wolę zwykłego Chargera. Chargera, że Chargera. 69 roku. To jest cacko. Tak jest. No dobra, to wiecie co, to chodźmy teraz do salonu, do naszego domku i zobaczymy, czy już możemy odebrać nasz nowy samochód. Mam nadzieję, że tak, że już jest gotowy. Deluxe Station Wagon. Ja bym... Kurczę. Wow. O, okej, musiałem zapłacić, żeby tam coś zrobił przy nim. Spoko. Ile to kosztowało? Mamy go, dobra, super. Coś tam kosztowało. Nie sprawdziłem nawet, tylko nacisnąłem dwa razy A i super, ale nie wiedziałem, że można go szybciej naprawić. Tak naprawdę wystarczyło troszeczkę poczekać, ale my nie możemy czekać. Mamy samochód, tunigujemy go. Zobaczymy, czy da się z niego zrobić potwora. A może da się dwodyki do niego wsadzić, jak myślicie? Byłoby śmiesznie. To jest samochód z Mafii 2. Ekstra. No, nie całkowicie jest z drewna. Nie wszystko ma z drewna. Okej, okay, tuninguj. Nie, moment, nie tu. Ulepszenia najpierw. Karoseli nie można dodać. A, szkoda. Zobaczymy, do jakiej klasy da się go zrobić. Do klasy A. No nie wiem. Może da się wymienić silnik? Chyba się da. Uwaga, na jaki? Słuchajcie, da się wymienić silnik na 8-litrową V10. Kurde. Nieźle. To co, bierzemy 8-litrową V10? Czy 5-litrową V8? Wygląda na to, że V8 daje troszeczkę więcej mocy. No i jest lżejsza prawdopodobnie. I wyższa prędkość. Dobra, bierzemy. Kurde, co my zrobimy z tym samochodem? Nie wiem. Napęd oczywiście na 4 koła, no bo jak? I dolot. Dobra, ale póki co jeszcze mamy klasę C. O, spoilerowanie, sprawdź. Mamy tutaj trochę. No. Z regulacją, okej. No podejrzewam, że jak go już tuningujemy do końca, to będzie trzeba coś tutaj podregulować z tym dociskiem. Okej, to jest fajny spoiler. Co nam się tu... Aha, usunięcie koła. Dobra, dajmy tą deskę, podoba mi się. Tylny zderzak. Możemy usunąć. Świetnie. Tylko ta rura teraz tak rura wystaje dziwnie, no nie? Wydechowa. Idźcie. Dobra, mamy to. I teraz tak, cofamy, zainstalujemy tą konfigurację. Cholera, ile kasy. Muszę brać udział w mistrzostwach. Wiecie, więcej grać, żeby tu zarobić miliony. Automatyczne ulepszenie i teraz i teraz możemy do S1 to wpierdzielić. Elegancko, o to mi chodziło. I tak jeszcze standardowo będzie trzeba dokupić dyferencjał zmodyfikowany. A ciekawe, czy jakbyśmy zainstalowali tą V10, to czy można było do S2 go upchnąć? Tak się zastanawiam. Może spróbujemy takiej konfiguracji, co? No jestem ciekawy, ale no nie wiem. Zobaczymy, co się teraz stanie, jeśli V10 zainstalujemy. Pewnie te wszystkie części się usuną. Charakterystyka jest przede wszystkim inna przy V10, taka mniej nerwowa.
Znaczy to i tak przeważnie mamy te obroty powyżej tam 4000 spokojnie. Także tutaj nie musimy się przejmować, że charakterystyka tam wcześniej jest taka niska. Turbo już mamy, to mamy. Aha, musimy jeszcze zainstalować. Tak, sprawdźmy felgi. Czy mamy tu jakieś felgi na wymianę? No, jakieś hardkorowe zainstalujemy. Oj, jaki ten samochód się niski zrobił. Szerokość opon. Mamy najbardziej szerokie, jakie mogą być. Typ opon. O, aha, to są offroadowe jeszcze. Nie, to damy sobie spokój z tymi offroadowymi. Takie są fajne. I tak, wybieramy sobie jakieś fajne felgi. Może te pierwsze. Nie no, to będzie trzeba je powiększyć. Wiecie, te felgi są też lżejsze, o 23 kg lżejsze, zobaczcie. To naprawdę dużo. Minus 6 kg. Nie wszystkie felgi są lekkie. Niektóre są bardziej lekkie, niektóre mniej. 23 kg to jest chyba maks, jaki możemy tutaj zrzucić z tej wagi. Bo warto by było. Chcemy zrobić koksa. Się ścigać tym, ej. Pyk. Tu nic nie ma. Tu coś mamy. Nie. Nic mi tu nie pasuje. Coś takiego naprawdę, wiecie, z jajem, no nie? Nic takiego. Nie no, te felgi takie gejowe trochę. Weźmy te. O! Minus 17 kg, coś takiego. 17 kg. Nas interesuje 23. Minus 6, minus 11, minus 6. A jeszcze jedziemy dalej. Te felgi chyba są cięższe niż tamte. Tutaj nie będzie nic lżejszego niż te 17 kilo. No, zobaczymy jeszcze tą ostatnią kategorię. Tu chyba też 17, ale zjedziemy tam dalej. 17, 17. Tak patrzę wagowo, w ogóle nie patrzę na styl. W sumie styl też jest ważny. 6 kilo. Nie, tamte mi się bardziej podoba. A kurde, tu były na końcu jakieś ciekawe. Znaczy te mi się nie podobają, ale wiecie, waga. To też zawsze tam do przyspieszenia trochę daje i w ogóle. My i tak je powiększymy. Dajmy te. Zwiększymy je jakoś hardkorowo, więc wiecie, co biega. Okej. Szkoda, że dystansów nie można tutaj dać. I tak właśnie dziwnie weszły w ten błotnik. A jeszcze samochód można bardziej obniżyć. On nie jest maksymalnie obniżony. Ej, co to będzie? Jak to wystartuje, to uciekajcie. Tak, tu mamy pewnie wszystko zainstalowane. No, to jest S1. Prawie, że S2. Ja jeszcze później sprawdzę, czy da się tutaj... Co się stanie, jak tą V10 zainstaluję? Czy klasa się jeszcze da radę podnieść? Dobra, dyferencjał, żeby można było go coś tam dostroić. No i tu pewnie wszystko zainstalowane na maksa już jest. 282 tysiące mi zostało, ale mam fajny wóz i to się liczy. Później jeszcze spróbuję z tą V10. Pewnie V10 też będzie inaczej brzmieć. A ciekawe, jak standardowy silnik brzmiał. Cholera wie, nieważne. Skończyliśmy samochód tuningować. Jedziemy się tym przejechać. Patrzcie, jaka drezyna. Kurczę, każdy będzie mi zazdrościł. Ktoś mi powie, dlaczego ten samochód nie ma dźwięku? Mamy wyłączyć radio. Coś tam brzmi, ale bardzo cicho. No, to ja muszę sobie słuchawki podgłośnić. Dobra, wiecie co, to nie wszystko. On jest teraz tak obniżony. Teraz weźmy sobie tuning i tu jeszcze będzie można, o, a co, do 18 cm, tył jeszcze niżej niż przód, okej, okay, spoko, teraz tak, kąt pochylenia,
A co? Niech pokonuje dobrze te zakręty. Elegancko. Trochę gorzej będzie przyspieszać, ale myślę, że on i tak dobrze przyspiesza już w tym momencie. Dyferencjał, bilans z tyłu. 80% dajmy na tył. Skrzynia biegów. Zobaczmy, jaka tu prędkość maksymalna jest. Ojej, poza skalą. Nie no, 335 km było. 320. To powiem wam, że tak, no nie za dobrze. 6 biegów mamy tylko. Ja myślę, że powinniśmy spróbować tej V10. Chociaż ona tam jeszcze mniejszą prędkość miała. Ciśnienie jest ok. Niech będzie. Dobra, zobaczymy, jak ten samochód teraz jeździ. Dobra, rusza z trójki. Bez problemu. No dobra, ale to jest z górki, macie rację, to się nie liczy. O, jak fajnie się tym jeździ! Ej, ja chyba idę tym na multika, nie? To będzie mistrzowski wóz. Ej, fajnie hamuje i w ogóle. Kurde, co myśmy z tym zrobili? Masakra. Aerodynamika minus 50. Ale nieważne, mamy deskę. Jak to wygląda? Jak to za pierwsze? Jest niemożliwe. Ej, to jest zajebiste w tej Fordzie. Możemy zrobić z każdej drezyny jakiegoś mistrza. I iść z tym na multika i wiecie, w dla jaj nawet. I to jest świetne. I w ogóle twórcy coś takiego udostępnili. Możemy tu V10 nawet wsadzić, jak chcemy. Nie ma problemu. Ja bym spróbował tej V10 i zobaczył, jak ten samochód brzmi na tym. Ale moment, tutaj mamy wyścigi uliczne. Spróbujmy. Zobaczymy, czy dadzą radę te Bugatti Veyrony i inne Astony Martiny w mojej nowej drezynie. No, tak jak trochę szybciej jechałem, to fajnie nawet samochód brzmiał. Tylko myślę, że ten układ wydechowy powinien być zmieniony, bo ta rurka z tyłu to nieporozumienie trochę. Ale z wyglądu zewnętrznego możemy tylko felgi tak bardziej dostosować. No ewentualnie ten zderzak, spoiler, takie stałe elementy jak wydech to nie możemy niestety, przynajmniej na tym poziomie. Może później jakaś aktualizacja będzie, jakieś DLC, że będziemy mogli bardziej ingerować w wygląd tych samochodów. No jak obecnie nie. A zresztą Forza słynie właśnie z tego, że tam niewiele możemy zmieniać w tych samochodach. Silniejsze derwatory, zresztą niż poziom trudności, dużo umiejętności, no już ekspert. Okej, okay, spróbujmy. Poziom ekspert. Pobieranie nowych drivatarów. Czyli gra zasugerowała mi, że mogę mieć wyższy poziom trudności, bo z tymi drivatarami idzie mi gładko. I teraz mamy poziom trudności i prawdopodobnie... No, ekspert mamy. Sterowanie normalne, ręczna skrzynia biegów. To jest chyba najtrudniejszy poziom, jaki miałem do tej pory. Mam tylko przewijanie włączone na wszelki wypadek. No, myślę, że będzie bardzo trudno teraz. Widzicie to przyspieszenie? Czy wy to widzicie? Ej, całkiem fajnie ten samochód skręca. O kurde, dobra. Trochę się przeliczyłem tutaj na tym zakręcie. Nie, miałem za wysoką prędkość, o to chodzi. Ciomek przede mną jest w moim teamie. Wow. Dobra, trzeba uważać. Mam super przyspieszenie, ale to nie wszystko, jak widzicie. Wow! Okej, trochę rzuca, ale jest naprawdę całkiem nieźle. Dobra, tu gdzieś skręcam. O nie, szutr. A ja tu specjalnie zmianą biegów nie muszę się przejmować, bo nawet na trójce przy wyjściu z zakrętu jest całkiem spoko. Dobra, poziom ekspert mi nie jest straszny, ja widzę. Nie mogę w to uwierzyć. Spoko. Ej, to jest naprawdę śmieszne. What the fuck? I tym jedzie się spoko. Nie jest tak, że jakoś strasznie ciężko czy coś.
Tylko ten samochód naprawdę i ładnie się zbiera, i ładnie się prowadzi. To dzięki temu, że trochę pochyliłem te koła, są w negatywie i tylne, i przednie. Więc samochód i jest responsywny, a jednocześnie mało dupkę mu zarzuca. Nie mogłem już bardziej pochylić, znaczy mogę bardziej pochylić, tylko że boję się, że samochód będzie gorzej hamował. Bo jednak koła, opony będą miały gorszą styczność z podłożem. Nie? A tu chodzi też o powierzchnię styku. Myślę, że to może mieć negatywny wpływ w tej grze na drogę hamowania i ogólną przyczepność. Dlatego no, trzeba z tym troszeczkę uważać. Mamy 78% wyścigu już. Słuchajcie, oni nie mają ze mną najmniejszych szans na prostej. To jest drezyna, którą sam zbudowałem teraz. No to jest świetne w tej Forcie też, że nie tylko przy hamowaniu nam się świecą tarcze hamulcowe, ale również oponentom. Patrzcie na to. Czy wy to widzicie? Nie, nagrywa się. Masakra. Nie mogę po prostu. Tylko 9000 za taką perfekcyjną jazdę. Dajcie spokój. To było dobre, to mi się naprawdę podobało. Okej, okay, teraz spróbujemy wsadzić tu V10 i zobaczymy, jak z V10 sobie poradzi. Martwię się, że będę musiał wszystkie części tuningowe wsadzać od nowa do tego auta. No ale zobaczymy, może nie będzie tak źle. I zastanawiam się też, czy samochód będzie inaczej brzmiał. Na V8 fajnie brzmi, ale V10 to już jest coś większego. No i większy litraż, więc powinien przede wszystkim ten samochód inaczej brzmieć, głębiej, tak? A, okej, okay. Ulepszenia. Własne, konwersja, wymiana silnika i musimy wymienić ten silnik niby na niższy. Ciekawe, czy starczy mi kasy, jeśli będę musiał wszystko kupować od nowa z tych ulepszeń. No i moc, minus 299 kW, tak? Bo teraz mamy chyba kupione części do tej V8. I powinny nam się te części teraz skasować. I powinienem będę chyba musiał kupić te części tutaj od nowa prawdopodobnie. No, widzicie? Oto biega tutaj. Dobra, więc to kupuję. Pyk. I teraz biorę ulepszenia automatyczne, żeby tego wszystkiego nie kupować od razu. Znaczy teraz, naraz. Tylko właśnie, żeby kupić wszystko już. Pyk. No S1. Obliczanie ulepszeń. Ile to będzie kosztować? No trochę będzie, no tam 100 tysięcy. 27 tysięcy kredytów. Spoko. No i teraz trochę mniejszą statystykę będę miał, bo tam chyba 870 coś, tak? 878, a wtedy miałem 800, chyba 95 czy coś takiego. Prawie wymaksowany w klasie S1. To jest hardcore. I sprawdzimy, czy samochód będzie inaczej brzmiał. Zobaczymy, czy ustawienia nam się zmieniły. Tak, ustawienia nam się zmieniły trochę. Teraz powinniśmy mieć wyższą prędkość, nie. Niższą nawet prędkość niż wtedy, a to ciekawe. A, tutaj ustawienia nam się nie zmieniły, więc okej. Okay. No to co, ruszamy, zobaczymy. Teoretycznie samochód powinien być gorszy. Ale powinien też inaczej brzmieć, nie? No, brzmi jak jakieś Lambo. Ale czy da się nim teraz wygrać? Wow! Teoretycznie powinien mieć... Moment, tam był większy moment obrotowy, czy mniejszy? Czy to my możemy tutaj sprawdzić? Chyba tego tu nie możemy sprawdzić, nie? Tutaj nie ma charakterystyki. Ale... Chyba no V8 była mocniejsza tam z jakichś powodów. Była jakoś doładowana czy coś. Tu mamy jeszcze... jakiś wyścig. Tak, musimy jechać tu. Ucieczka z deszczowego lasu. Dokładnie. To kawałek się przejedziemy i zobaczymy, jak ten samochód się spisuje teraz. Teoretycznie powinien być wolniejszy. Teoretycznie. I chyba jest trochę wolniejszy. No, 303 km na godzinę w klasie S1 to nie jest zbyt wysoka prędkość. Brzmi inaczej, ale chyba wolałem dźwięk V8. Był głębszy. Ciekawe, czy... Zobaczymy, jak to w środku. Nie, dobra. Ej, licznik jest poza skalą, zobaczcie. Ja mam tu na dole licznik. Powinniśmy mieć tu łopatki, ale nie mamy. Biegi zmieniają się chyba tak klasycznie.
Wow, trochę za duża prędkość. No w ogóle nie wiadomo, kiedy się tak rozpędzasz w tym samochodzie, bo nagle już masz te 300 km. Nie, rzeczywiście czuć, że ta V8 była szybsza. Na tej V8 zbudowany samochód był szybszy. Ciekawe, czy te części, które kupiłem do V8, czy będę mógł je teraz dać za darmo, czy będę musiał na przykład kupować je od nowa. Bo jeśli tak, to lipa trochę. Ale chyba się nie spodziewaliście, że takim samochodem wspaniałym będę dzisiaj na odcinku jeździł, co? No dobra, ladyjko. I jedziemy ścigać się na tych nielegalnych wyścigach. Wszystkim opadną kopary, jak zobaczą V10 pod maską. O, z hamowaniem jest słabo. No, samochód powinien zyskać wagę, tak? Większy samochód, większy silnik, przede wszystkim nie tylko ilością tłoków, ale także komór spalania, nie wiem jak to powiedzieć profesjonalnie, ilością cylindrów się mówi, ale też litrażem. Teraz mamy tutaj 8 chyba i pół litra, wcześniej mieliśmy chyba 5-litrowy silnik. No to on już jest, wiecie, z marszu dużo cięższy. I powinien być też wolniejszy. A jak wiemy, waga wrogiem przyspieszenia. Cyk. Start. Pobierają mi się drive-atary. Poziom ekspert. Myślicie, że dacie radę? Poprzedni wyścig naprawdę nie był trudny z tym samochodem. Chociaż inna sprawa jest taka, że on nie jest specjalnie zrobiony chyba na prowadzenie. Ja myślę, że tu poszło mi dlatego tak łatwo, bo on ma mega, mega przyspieszenie i na zakrętach mocno hamowałem, a te samochody, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć teraz. W sumie wygrałem, to wygrałem, to się liczy, no nie? No dobra, mamy fajną drezynę nową, ale chyba zmienię na V8. Nie ma co. Tu takie fury, jakieś Chevrolet, jakieś Ferrari, a ja tu zajechałem takim drewniakiem, który spróchnieje od tego deszczu. Ale się spychają gnoje. To jest takie wielkie, że ja nie widzę, co jest za tą budą. Dlatego muszę sobie jeszcze bardziej oddalić kamerę. Wow. Gaz. No, to już nie jest tak łatwo, bo jest ślisko. Mój samochód tak niespecjalnie lubi, jak jest ślisko. Rzuca go trochę. No, jest ciężko, ciężko. I zapomniałem trochę o zmianie biegów. No, tutaj jednak liczy się dobre prowadzenie. Te samochody, ja myślę, że mnie rozwalą teraz. Te super sportowe, jakie jadą z przodu. 41% wyścigu. Jak będzie jakaś prosta, długa, to coś po nich. Już po nich. Ja wrzucam piątkę i nie ma ich na mapie. Kurde. No ciężko, ciężko na zakrętach jest. Ale śmiesznie. Z V8 nie mieliby szans. Dobra, tam widzę jakąś prostą. Trzeba dobrze tam podjechać do tych na samym przedzie. Może jakoś to będzie. A poza tym jest bardzo ciemno. Ja nic tu kuźwa nie widzę. Dotrząść minus 150. Dobra, teraz trzymajta się. Trzymajta się za majta, bo może być ciężko. Nie, to się nie uda. Słuchajcie, zmieniam na V8. Kurde, ciężko. Jakieś inne opony czy coś? Teraz ich doganiam. Czuję, że ich kurczę tam złapię zaraz. Ale to już mi brakuje biegu. Dajcie spokój, dobra. Wracamy do tej V8. Zrobimy ten samochód na cacy. Moment, trzeba przerwać. Opuść zawody, cyk.
Gdzie mnie pojawi? Tutaj powinno mnie pojawić. Nie, musimy to powtórzyć, moi drodzy, nie ma opcji. Wbijamy i robimy samochód po staremu. Ja mogłem sobie tamtą konfigurację zapisać, to teraz bym nie musiał tych wszystkich czynności robić. No tam tylko dostosować skrzynię, wiecie, wrócić te wszystkie ustawienia, ale zastanawiam się też, czy będę musiał za to wszystko jeszcze raz płacić, to przy okazji możemy to sprawdzić. Zmienimy silnik na V. I fajne jest to, że zmieniliśmy silnik i dźwięk samochodu też się zmienił, no nie? O, widzicie, zaraz zainstalowałem ten silnik i moc niby się zmniejszyła, ale chyba będę musiał go jeszcze raz kupić. A nie, o, patrzcie, super, nie muszę go kupować. Silnik mam już kupiony do tego samochodu. I zobaczymy, jak będzie z ulepszeniami. Ulepszenia też powinienem mieć wszystkie kupione. S1. I uwaga. No, tu muszę zapłacić 5000 kredytów, nie wiadomo za co. I jeszcze... Coś tutaj jest nie tak. Wcześniej chyba miałem wyższą statystykę, no nie? Sam chyba 890. Zobaczymy. Zaraz tutaj się nie zainstalowało może. Nie, no powinno być wszystko na maksa. Dyferencjał... Jest. Nawet dyferencjał jest zainstalowany. Te wszystkie rzeczy tu powinny być zainstalowane. Ale coś może tu nie jest. Zobaczymy te... Nie no, wszystko chyba na maksa jest. Nie ma opcji, że nie. Przyspieszenie start 10 mam. Najwyższą punktację startu. To jest hardkorowy samochód, no. Ulepszony już... Nie da się bardziej ulepszyć tego samochodu już. Zobaczmy tu przełożenie napędu. Skrzynia, no tu powinno być też wszystko zainstalowane. Możemy, kurczę, opony chyba mamy też najszersze, jakie są tu możliwe do zainstalowania. Nie ma tu szerszych już, nie? To jest max, jaki może być. Tak. No dobra. I chodźmy teraz na ten wyścig. Jeszcze jedna sprawa. Zamiast tej deski na górze, zainstalujmy sobie spoiler dociskowy i zwiększymy docisk. Z regulacją, pyk. Teraz ta drezyna to wygra, mówię wam. Bez problemu. Zapiszemy 2000. Trochę kasy wydałem na dzisiejszym odcinku, co? No jednak warto sobie zrobić dobrze swój ulubiony samochód. Okej, okay. Wychodzimy. I dostosujemy sobie trochę docisk, zwiększymy. Troszeczkę tam, dziecięcy rozmiar dosłownie. Nie! Kurde, nie to. Sorry. Jeszcze raz. Wyłazimy. Chciałem wejść w tuning. Nie w to wlazłem. Tuning, pyk. Opony. W sumie możemy jeszcze obniżyć ciśnienie z tyłu i z przodu. Powiedzmy do 1,8 bara. Skrzynia biegów. Tutaj mamy prędkość. 300 km? Nie, tu trzeba coś polepszyć. 322, da się więcej? Chyba nie. 326. 329, dobra, jeszcze kawałek. Zobaczymy. 330, no już chyba więcej się nie da. No, 330 to jest taka granica, widzę. Ta charakterystyka też nie za dobrze jak nam wyjeżdża poza tą skalę. 329. Niech tak zostanie. Kąt pochylenia. Tutaj wszystko zostawiamy. Tu zostawiamy. Zawieszenie. Aerodynamika. No i spróbujmy tutaj lepszy docisk zrobić. Hamulec, ciśnienie, dyferencjał, tył. Przyspieszenie, dzwonię. O, jeszcze tu możemy sobie poprawić. Tak, weźmy sobie może w ten sposób i tył w ten sposób. Teraz ten dyferencjał jest bardziej miękko ustawiony. Samochód powinien mieć gorsze przyspieszenie przez to, odrobinkę, ale też na zakrętach powinien bardziej wymiatać. Dodajcie do tego leciutki negatyw z tyłu i z przodu i myślę, że mamy mistrza. No trochę tej prędkości i przyspieszenia będzie mniej. Ale jest znacząca różnica między tą konfiguracją z V10 a V8. Kurczę, tutaj zdecydowanie więcej tego powera ma samochód.
No dobra, jedziemy z powrotem do tych wyścigów tutaj. I spróbujmy ich teraz ogarnąć ziomku po ziomku. Czy co, lepsze przyspieszenie zrobić, mówicie? Zobaczymy, jak będzie się teraz prowadzić na tych zakrętach. No myślę, że w deszczu będzie jeszcze gorzej niż jak my sobie teraz jedziemy ładnie w słoneczku. Cholera. Ach. Dobra, weźmiemy trochę drivatarów do pomocy. No czuć, że ten docisk jest większy, ale on nam jest potrzebny tam w górach. Wow! Już poziom drivatarów, wszystkie są praktycznie trudne, dlatego że zmieniłem sobie poziom na ekspert, a właściwie gra mi zasugerowała, bo coś mi za łatwo szło. Z takim autem to się nie ma co dziwić. To jest, kurczę, Bugatti Veyron wśród tych aut tutaj. Okej, okay, za moment będziemy na miejscu. No i zobaczymy, jak teraz sobie poradzi w deszczu. Na pewno prowadzenie powinno być lepsze. No jest zdecydowanie lepiej na zakrętach. Zwłaszcza ten bardziej miękki dyferencjał. A, żeż ty, ale mnie zepchnął. Widzicie? Jeździ ze mną w teamie i mnie tak spycha. Cholerny dziad. Zwalniam was. Dobra. Ciekawe, czy teraz też będziemy się ścigać w deszczu. Chyba tak, bo te wyścigi są tak zrobione, zaprogramowane. Pyk. Pobierze nam drivatarów dla mojego poziomu. No i stresik trochę jest. Pierwszy wyścig żeśmy przegrali. Zobaczymy, czy teraz się uda. Jak myślicie? Jest szansa? Pamiętajcie, że jedziemy tu w deszczu. Samochód ma bardzo dużo mocy. Co prawda napęd na... O, ale teraz mamy dzień. Nie, dalej noc. Tylko tutaj jest jakieś dodatkowe oświetlenie. Okej. Okay. No to co, jedziemy. Nie ma co na to czekać. Dawaj, fura. To nie był dobry początek. Na pewno nie. Jezu, to jest za szybkie. Ja tu za szybko podjeżdżam do tych zakrętów. To jest straszne. Drugie podejście. Tutaj jest w ogóle słabo, ten zakręt wziąłem. Ale naprawdę ten samochód się ślizga tutaj. Ja muszę dużo wolniej jechać na tych zakrętach. Ale mam lepszą pozycję teraz, bo lepiej wystartowałem niż wtedy. Dobra, piąteczką trochę. Próbujemy wolniej. Gdzie mi tu wyjazd? Oni tu za szybko jadą tymi, kurczę, sportowcami. Ale jakoś daje radę jeszcze. Ojej, znowu to samo, znowu za duża prędkość tutaj. Ja tutaj nie ma jak hamować. Dobra, gaz. Bo teraz mam wrażenie, że za wolno, ale nie jest za wolno. To czwórka jest uzależniająca w tym aucie. W tym tuningu raczej. W środku mamy taką wielką kierownicę. Szkoda, że kierownicę nie można wymienić na jakąś mniejszą, jakąś sportową, jakąś sparkę czy coś takiego. No ale jak się wrzuca czwórkę, to jest takie przyspieszenie, takie odejście w tym aucie. Ale ja... Okej, gaz. Może jeszcze ich podgonię, nie wiem. Pamiętajcie, że ma zajebiste przyspieszenie. Gaz, dajesz drezyna, dajesz drewniaku ty. Patrzcie na to. Kurczę, no patrzcie. A tam jest koniec dopiero. Drugie miejsce, no ja. Ciężko bardzo. Ach, nie poszło mi tym wagonem cholernym.
Nie, ciężko jest, bo tu jest bardzo ślisko. Musiałbym mieć jakiś inny wóz. Niezadowolony jestem z tego przejazdu, ale Willspin nowy jest. Ty, o nie. 100 tysięcy kredytów, no nie, 200 tysięcy kredytów. No tak, mam teraz mnożnik ten VIP-owski jakiś. O Jezus. Było hardkorowo, moi drodzy. Nic, ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Zrobiliśmy mega drezynę. No jak widzieliście, można zrobić z każdego samochodu potwora. Tylko nie w każdych warunkach się on spisuje jednak. Jednak te samochody super sportowe po coś są budowane. I one są budowane właśnie do tego, żeby perfekcyjnie pokonywać zakręty. No niestety, jak mamy taką starą drezynę z drewna, no to nie do końca da się tak, wiecie, wszystko wygrać. Chociaż przyspieszenie jest całkiem niezłe. Widzieliście, że jeszcze jakbyśmy mieli ze 3 checkpointy, to ja bym wygrał to. I pewnie jak powtórzę sobie ze 2 razy jeszcze ten wyścig, to już tam go spokojnie wygram. Co to, policja była? Widzieliście, jakim się fajnie tarcze świeciły? To jest Forza właśnie. Przy hamowaniu. Ach, ta gra jest wspaniała. Dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.